Jo, człowieki, witam was w grze Resident Evil 5 lub 5. I to jest już trzeci odcinek tej zacnej serii. Będę gadał chwilę od rzeczy, bo kuźwa nie mogę... O, co jest z tym telefonem? Ja jebie. Dobra, uwaga. No kuźwa, coś włączyłem. No coś włączyłem. Dobra, zróbmy inaczej. Jedną ręką układajmy już takie rzeczy. Tutaj weźmiemy skarby, widzicie? O tym wam wspominałem. Info jakieś... Sprzedaj. 5000. Pięknie, przejdźcie, uwaga, o, jest start stopper. Złoty pierścionek wysadzony klejnotami, można z niego zgarnąć jedną sumkę. Przecież, że można, jak 5000. Ach, tutaj mamy 2000 tylko. Portret pięknej kobiety, wyrzeźbiony w kości słoniowej. Prawdziwe te dzieło, w dupie to mam, szczerze powiedziawszy. 2000, zabytkowy zegar. Dobra, i teraz, co możemy kupić? Szczelbę, którą odblokowaliśmy, kamizelka do walki. I to jest dobry pomysł, bo ona zwiększa naszą odporność na walkę wręcz. Potem w dalszych odsłonach będzie kamizelka do tego. Kuźwa. A przeciw pociskom! No. Kupię sobie tak coś. Zapewnia ochronę, tylko że trzeba ustawić, posłuchajcie. No co, ale... inaczej, wyposażenie. I ją... Chris. Ja ją zawsze tutaj ustawiałem. Teraz tak, jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić. Ulepsz to, siła ognia, ładowanie, magazynek. Magazynek chyba najfajniej ulepszyć. I to. No i coś pięknego. Jesteśmy ready to fight. Tak, i wiecie co, może... Jak to zrobić? Jeszcze inaczej. O, a mogę sprzedać w ogóle pistolet? Mogę to sprzedać, ile? Boże, za 200! Żartujecie sobie? Ha, no dobra. Chociaż nie wiem, czy nie popełniam błędu logistycznego. Ale cóż. Ulepsz i jeszcze jeden magazynek chciałbym. Znaczy jeden magazynek, jeden nabój więcej w magazynku. Jestem ready to fight. Trzeba będzie napiszczała tylko i wyłącznie na razie tym karabinkiem, takim wiecie, strumowym. Właściwie to chyba ona ma teraz pistolet maszynowy. Bo skoro no to chyba właśnie pistolet maszynowy. A potem... Potem będzie, że ze snajperką chodziła. Szczeraj dokument. Na każdym z poziomów rozmieszczone zostały symbole BSAA. Im więcej symboli BSAA zniszczysz, tym więcej przedmiotów można będzie kupić w dodatkach. A no tak, jest coś takiego, zapomniałem. Na przykład ten. I tam na Xboxie można było skiny do postaci odblokowywać. Czyli tam jak przejdziecie grę i zaczynacie od początku, to możecie ubrać Leona. Leona, czemu Leona w ogóle? A, Leon tak, Leon jest z innej części. No tak, dobra, nie pomyliłem tak strasznie. Możecie ubrać Chrisa lub Przewę w takie inne stroje typu... takie safari trochę. Przewa może być taką jakby kuźwa sekretarką. Jak ktoś lubi fetysz, takie wiecie, że sekretarki, to będzie zadowolony. O, już mam trochę hajsu na start. Całkiem sporo, bo jak dobrze policzyłem, to właśnie 1000 zgarnęliśmy. Hip-hop nie jest dla pieniędzy. Gardzę tobą, weź to. You grab it. Tutaj mamy do pistoletu. A tutaj mamy więcej do pistoletu. Jak to stoisz w ogóle z amunicją? Ty, Szewa, stoisz tak za amunicją, że nie możesz być smutna. Tylko trochę jesteś smutna, bo cię boli brzuszek. Ale cóż, ja na okres nic nie poradzę, wiecie o co, kaman. To jest w końcu lożka. O Boże, tu są już chyba psy. O kuźwa, nie lubię psów. Zobaczycie, o co chodzi. Otoczyli nas! To nie był pies, jakby co? Nie dajcie się zwieść pozorom. Wiem, że można było się pomylić, ale to była mina. Znaczy mina. O kuźwa, co się stało? Halo? Dostałem haskuszy od kogoś. Właśnie. Typie dale. Umrzyj na śmierć. Ty też, masz nożem w celu. Zaraz ci sierpa dosadzę. Nie mogę. Boom! Bitch! Szewa, come on, zrobimy taki myk.
Ech, wylecz partnera. Kurwa, nic nie widzę, tak tu duże miejsca. No i to jest właśnie ten taki sposób na trochę takiego poczucie zaszczucia nas przychodzi, że tak trudno nam się poruszać. Przez to, jak zostało stworzone sterowanie. Tam jest, jak widzicie, mina, czy tam claymore, czy jak to tam nazwać. Zostaw Shrevela mu się. Prosty! BOOM! BITCH! Oha! Coś pięknego. Teraz... A, prostego nie mógł przeżyć, chłopacy i dziewczęta. Ty też masz tu. No, kuźwa. BOOM! Aj, piękny, cios krytyczny wszedł. Nice shot, dzięki. Come on, come on. Idziemy na seks. Dla mojej dyscypliny to na mnie. Dobra, co jest na górze? Tutaj są... O, właśnie. To zlikwidujmy. To wydaje mi się, że można nawet na strzał nas zabić. Tam jest amunicja, to biorę. Dobrze, trzeba pilnej podłogi. Tam są dwie skrzynki. Plus kartonik. Będzie dużo amunicji pewnie. Uwaga, złoto. A tutaj granat zapalający, miło. I amunicja do pistoletu, też miło. Ja cały czas z pistoletu strzelam, pewnie założyliście. Dlatego, że wiecie, amunicja do strzelby się przyda na coś trudniejszego do pokonania. Nie to, ja chciałbym, dobrze. Po lewej stronie mam granatę. Jak widzicie, kamizelkę, znaczy tą taką bojową, widać na Chrisie. Niestety nie mogę się zobaczyć z przodu. No nie mogę zobaczyć się, nie mam pomysłu, jak obrócić tę kamerę. O lol, jak ja to zrobiłem? A... Atakuj, osłaniaj. O co chodzi? A, go, atakuj, Shreva. Roger. Nie wiem, jakiego Rogera on tu znalazł, jak ja Chris jestem. Ale dobra. Something here, something here. Mam nadzieję, że amunicja do karabinku. Spray leczniczy, też bardzo spoko. Ja go dam Shrevie, bo ona lepiej się ogarnia w używaniu go na czas. Daj. Spoko, luzik. Patrzcie, to jest to gówno. To są psy właśnie. I hate it. O, o, umieram, 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 hello. O, właśnie. Tyle zostało z naszej głowy. Smacznie. Chyba zaczynam od początku. No przecież, że tak. Sorki, ludzie, mówię, dlatego będzie problem czasami z zmieszczeniem się w odcinku w jednej takiej sekwencji, sekcji, czy jak to nazwać, bo łatwo zginąć. Dobra, spadł wysokości pewnie, dlatego tak szybko zginął. No, pięknie. Fajnie ich wywracać, bo widzicie, potem mamy ich na strzałę, jak staniemy w dobrym miejscu. O, kolejny... Bo tą strzałę można wysadzić, bo ona zaplejąca, ale nie pamiętam. Wiem, że jak mają dynamity w rękach, to można je wysadzić. O, damn, 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 damn. Za długo celuję. Chciałem w głowę jak najbardziej trafiać, nie? Ale czasami chyba lepiej walnąć w tułów, pozbawić ich równowagi. W szóstce dodali coś takiego, że jak kliknie się naraz szybko przycelowanie i strzał, to kosztem jakichś tam punktów energii, które dodali też w szóstce, można zrobić taki szybki strzał w najbliższy cel i to się bardzo czasami przydaje właśnie, jak na nas szarżują. Dobro, zrobiłem ten szybki strzał. Mamy z głowy. Przynajmniej, wiecie, nie zabijamy na strzała, chociaż tak też może się wydarzyć, ale za to... No, świetnie. Ale za to mamy na przykład takiego trochę zdezorientowanego przeciwnika, bo właśnie dostał... O, tego wcześniej nie zauważyłem. Właśnie dostał kulą w ciało. Nawet zombie musi to poczuć. Okej, okay, tam była amunicja. Mhm. Pięknie. O, teraz amunicja jest tutaj zamiast kasy. Okej, fajnie. A tutaj bez granatów, sama amunicja, ale wcześniej nam wypadł właśnie ten, tak, przeciwpiechotny granat. Dobrze.
zastanawiam, czy nie użyć, kuźwa, słuchajcie, tego sprayu leczniczego już teraz. Albo nie, użyjmy tego. Spoko, spoko. Ty weź to. Spoko, spoko, tak szybko przeładujemy. Bez animacji. Taki myk, że jak bardzo potrzebujecie przeładować, to to jest dobry sposób. Fuck you. Dobra, jeszcze żyjecie? Jeszcze? Jak widzicie, Szewa przyjemnie używa tych naboich do skorpiona tak po jednym strzale, nie będzie ich marnowała. Chyba że będzie w potrzebie bardzo dłużej. My ten skorpion ulepszymy. Skorpion to jest dobra broń, posłuchajcie. Potem oczywiście są lepsze szturmowce, ale już ulepszony skorpion ma... chyba on ma największe szanse na cios krytyczny ze wszystkich tych broni. Właśnie takich karabinków. A jak się ulepszy broń maksymalnie jedną, które są takie kilka z broni, których jak się maksymalnie ulepszy, to potem po przejściu gry odblokowuje nam się jakaś dodatkowa w nowej grze, nie? Że możemy kupić coś innego. Lepsza snajperka? Nie, chyba jak się ulepszy pierwszą snajperkę, to Szewa będzie mogła łuk potem nosić. I ten łuk jest super silny, ale w ogóle nie ma celownika. Trzeba tak na sucho celować. I mieć nadzieję się, że to się trafi. Patrzcie, jak ma się takie bicki, to zombie musi paść po takim ciosie z sierpa, nie? To jest jednak Chris. Możemy zaskoczyć, ale na to mi raczej nie zależy. Chcę mi brnąć do przodu. Okej. Okay. Gruby! Pamiętam, z wąsem nazwaliśmy go Pudzianem. Ten jest w stanie co nieco wytrzymać. No właśnie, i pieprząć też potrafi. Jest! Kuźwa, ale się wsadziliśmy. Ja bym się stąd wycofał. Widzicie, Szewa już jak jest coś silniejszego, to napisz za seriami. Się nie ogranicza, dziewczyna. Kuźwa. Ciężko, ciężko. 2 na 10. Stawmy się w jakimś takim miejscu, gdzie... Okej, okay, to się udało. Pudzian, please. Okej. Okay. Chyba tego nie przeżył, dobra. No patrzcie, ja przycałowałem tak pięknie w głowę. Okej, okay. Kolejny strzał. Pieseł. Pieseły są niebezpieczne, dobrze, Szewa. To, że nie ma teraz rozwalonej głowy wzdłuż i nie ma tych zębów dodatkowych, to nie znaczy, że on zaraz się zmieni jeszcze trochę. Widzicie, trochę silniejszy przeciwnik jak Pudzian, już jest jakaś nagroda większa, typu właśnie ten tam bransoletkę chyba zrobiliśmy, czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie znam się specjalnie na biżuterii. Trochę amunicji. Szewa, ty podniosłaś właśnie. To mi się bardziej przyda. No. Okej, okay, przeładowanie w tym stylu. Z amunicją coraz bardziej krucho. U Szewy przynajmniej. Ale mam nadzieję, że zaraz coś znajdziemy. Naboje do pistoletu, okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie był błąd sprzedać amunicję dla Szewy. Znaczy amunicję, przepraszam bardzo. Sprzedać Szewy pistolet. Ale przynajmniej ja mam teraz więcej amunicji do pistoletu. Ona z tym... z tym skorpionem sobie radzi póki co. Okej. 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 Punkt kontrolny. Okej, to teraz możemy zginąć. A, pamiętam to miejsce. Słuchajcie, to jest dobre miejsce. Patrzcie, co się tutaj dzieje. No, udało się. Jakby się nie udało, to by nas rozjechało. Okej. No w łeb dostajesz, chamie, co ty? O, no tak, w nogę dostałem, no. Halo?
Mayday. Oj, 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 oj. BOOM! Coś pięknego! Już okej. Tego skuszą. No nie! Może się mój z łopatą, Mayday. Okej, wyczuwam amunicję. Pięknie. Dobra, coraz bardziej krucho uszewy z amunicją, mnie też nie wesoło. Dobra, bierz to. Tutaj do strzelby to dla mnie. Trochę złota, milusio. Nie no, nie powiecie, że ta gra jest źle zrobiona, ona jest tak świetnie ta gra zrobiona, ona jest po prostu doskonała moim zdaniem, może rzeczywiście strachu w niej niewiele. Ale bawić się można w to i godzinami i jeszcze raz to przychodzić, a ja to powiem wam, przychodzę to już siódmy raz i się bawię cały czas tak samo. Jeśli nie lepiej. Okej, okay, mamy 10, 18 naboi, łącznie 23 do tego, Szewa, no dawaj to. Ty masz 83 naboje do karabinku, no dobra, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Ja jej ulepszę ten karabinek, oficjalnie go jej ulepszę. Teraz jak będziemy, jak przejdziemy ten rozdział, to w następnym będę tam ulepszał już, żeby... Może zwiększyć szansę na kryta, chociaż ona nie celuje w łeb, zwiększyć obrażenia, to będzie najlepszy pomysł. O, kolejny punkt kontrolny, milusio. Kuźwa. Kurwa. Mam wściekliznę, Mayday. O właśnie, o tym mówiłem. Kurwa, 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 kurwa. No. Mamy chyba headache. Chyba bardzo duży. Dobrze. A teraz się nie będę pierdzielił, wiem co mnie tam czeka, wbijam tam z granatem. No coś pięknego po prostu, no. Akcja życia. Kurwa. Nie! Spierdalaj. Jeszcze raz? Proszę cię bardzo, lamusie. Jeszcze raz? Dawaj. BOOM! No Boże. Ej, co jest, ej? Ostro. Okej. Okay. Nie żeby coś, ale był quite strong. Okej. Okay. Dobrze, że leczy siebie i ją. Ona niestety, ona nie potrzebowała specjalnego leczenia. Ale jak najbardziej. Dobra. Boom. Nie otwiera się normalnie drzwi w rezydencie. Co to? A, to maszynowa. Wyglądało jak granaty. Znaczy granaty do granatnika. One mają trochę inny wygląd wtedy. Ale to dopiero w dalszych momentach gry. Spencer wraz z Markusem i Ashfordem zakładają firmę farmaceutyczną w stronie w banie. Ja odpalam stopy w sumie za każdym razem rozgrywki, ale wiecie co? One są tak fajnie zrobione, te właśnie, jak już mówiłem. O, tutaj coś jest, szafir, gruszka. A nie jestem dobry w szukaniu tych, posłuchajcie, emblematów BSA, pewnie już pominęliśmy kilka. Pamiętam, które z nich... Oni żyją pewnie wszyscy. O kurwa, nietopery. Zostaw ją, nożem go, pięknie. Nie żyje? Nie żyje. I pięknie nożem. Spoko, spoko, jestem kozakiem. Gorzej, nie mam mo. Już? Ach, nie zdążyłem. Warto pomagać, bo oprócz tego, że wiecie, mamy pewną szansę na zadanie ciosu nożem wtedy, czy jakimś innym tym, to całkiem spory damage bez amunicji. I
fajnie są zrobione te amunicje, znaczy te animacje, jak oni się tam, wiecie, wychodzą z nich te potwory. To jest zrobione na wysokim poziomie. Użyjmy tego, bo oboje jesteśmy tak nie do końca zdrowi. I lepiej to wiecie, na... ja to zawsze trzymaliśmy z wąsem. Czemu nie? Stałem na tym, czy jak? Dobra. Już się nie boję, amunicję szewy. Zobaczę zresztą, czy mogę to zrobić nożem? O, mogę zrobić to nożem, dobra. Okej. Okay. Coś chciałem powiedzieć. A, szewa już ma spoko amunicji stan, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Widzieliście? To jednak ten motyw z sprzedaniem pistoletu na rzecz samym tym, strzelania samym karabinkiem, dzięki temu i ja miałem jeszcze szansę na ulepszenie sobie shotguna. To był dobry myk. Okej, okay. Ktoś tu jest. No nie żartuj. Boże kurwa, czy wy to widzicie, jakie wielkie pomidorsy? Nie możecie przeżyć tego, pomidory. No, coś pięknego. Pociąłem skurwysyństwo. Ja się w tańcu nie pierdolę. Widzicie pomidory, to miażdżę pomidory. Teraz pamiętam, że gdzieś tu chyba był element BSAA. BSAA. Pamiętam dokładnie gdzie. One są w takich miejscach, słuchajcie, że na YouTubie z wąsem patrzyliśmy, żeby je znaleźć. Ja tam nie jestem fanem zbierania takich znajdziek. Więc na tym będę się tym przyjmował. Jak już znajdę, to szczelę. No tak, czuję, że jesteśmy głęboko w dupie. O, tam jest czerwona roślinka, świetnie. To połączymy ją z zieloną i będziemy mieli maksymalne leczenie. Okej. Mamy. Teraz dajmy to szewie. Szewa! Weźmy to i... I dajmy. Spoko, luzik. Ja tu jestem dobrym partnerem. Zobaczmy, zanim, bo zaraz odpalę jakiś skrypt i nas zaatakują zombie, jak tylko podejdę do jakichś drzwi. A najpierw chciałbym dokładnie zbadać teren bez otwierania żadnych drzwi, nie odpalając skryptów. Czy jest tu może coś, co bym chciał podnieść, wiecie, o co kama, nie? Oczywiście Resident jest mocno skryptowaną grą, więc... Jak widzicie jakieś drzwi, które można obejrzeć, to... A czy cokolwiek, co można obejrzeć, to spodziewajcie się, że to coś odpali ciekawego. Więc zanim to robicie, to łatwiej właśnie się rozejrzeć, chociaż to nic specjalnego nie ma. Ja pamiętam to miejsce, pamiętam, że tu będzie sporo zombie, będzie na pewno pudzian. Okej, okay, co tu jeszcze mamy? Obejrzyj zwłoki. Powiesili go pod sufitem, raczej nie chciałby tak skończyć. Kluczyk. Klucz do portu. No, okej. Okay. No i jak już mówiłem. Skrypty i jeszcze raz skrypty. A no wiem. O, jedna bańka poszła. O kurwa, pudzian. Pudzian, hello! Mayday! Ja się tym pedałem zajął najchętniej. Okej. Okay. Wykonałem zadanie Quick Time Eventu. Czy mi się znowu uda? O nie, szewa mi pomogła. O dobra, jeden mniej. Ten najbardziej groźny, co najważniejsze. Okej, okay, dobra, nieźle to poszło. Trochę głupio zrobiłem, że się ustawiliśmy w tym pomieszczeniu małym, w tym budyneczku, ale dobra, jakoś to wyszło w każdym bądź razie. Już wiecie, dlaczego zawsze się w drzwi kopię. I sierpowym chciałem... O, szewa, help, nie! Szewa, please, no! Dobra, wykonałem quick time event. Okej. Okay. O kuźwa, te pedały. A
Na szczęście nietopery nie są jakieś ultra wytrzymałe, więc... Ale jak widzicie, kuźwa... Są wszędzie, tylko nie na moim celowniku. Okej, jeden nietopyr mniej, jakoś dziwnie upadł. No ja nie żartuję, Szerwa, nie spodziewałem się, że klucz do portu otwiera port. Boom, bitch! I wbijamy na pełnej. Kuźwa, no. Dzięki. I zdepczemy go. Ej, nie trafiłem w głowę, ale to chyba i tak będzie jego koniec. Bo zawył mocno, dobrze. Dobra, inaczej. Bye. Dzięki. Widzicie, fajnie, że ja... Zrobiłem tak, że nie dałem jej pistoletu, bo ona teraz od razu oddaje mi amunicję do pistoletu, bo takiego nie posiada i wie, że jej się to nie przyda. Więc to był dobry pomysł. Ja jej szybko oddaję karabiny maszynowe, bo mi też się nie przydadzą. Znaczy amunicję do karabiny maszynowej. Nowe do strzelby to dla mnie, złoto też dla mnie. Dobrze, ja jej ulepszę, mówię, obrażenia w następnym momencie, jak będę to zrobić. Okej. Coś tu mogłem zrobić, ale nie wiedziałem specjalnie co. Zeskocz do wody? Nie, jakoś nie specjalnie. O, dobra, jest roślinka. I ta muzyka fajna jest, naprawdę dobra. Mam nadzieję, że nie za głośno. Oczywiście potem w Camtasii. Camtasii, czy jak tam się to nazywa. Mocno zmniejszam dźwięk z gry, więc on mnie przeszkadza. Nie potrafię zrobić tak jak ci. O. Ci lepsi youtuberzy, że oni widzą, na jakim poziomie jest dźwięk z mikrofonu, a na jakim jest. A na jakim jest dźwięk z mojego głosu. Trzeba chyba drugi monitor. Ale na tej krzynie nie wiem, czy jest w ogóle funkcja, żeby nagrywać i wyświetlać na drugim ekranie, jak ten głos się nagrywa. Bo ja na krzynie dźwięk nagrywam. Łolololo, złapało mnie. O, dzięki, Szewa. Ten skillofem tutaj górnik z Górniczej Doliny. Sierpowy, no. Dobra, ten nie żyje. Tym trzeba się głównie zająć. Dobra, głównoląd leży. Coś tu może wypadło. Wypadło. Okej, Szewa naprawdę fajnie stoi z amunicją. Dwa pełne magazynki prawie, to sporo, szczególnie, że magazynek ma 60 naboi. To też jest duża przewaga tego Skorpiona nad innymi tymi szturmówkami. Bo jak już mówiłem, on jest pistoletem maszynowym z dużym magazynkiem. Kolejne już mają mniej w magazynku, mają większe obrażenia za to. Ale przyda się na pewno większy magazynek. Łatwiej też nosić amunicję, bo możemy załadować magazynek. Nie trzeba go nosić w tych skrzynkach, a potem o dziwo czasami zdarza się, że nie ma miejsca w plecaku na jakimś punkcie gry, gdzie dostajemy dużo przed bossem, na przykład rzeczy. I wtedy można załadować full do magazynka i się nie martwić o miejsce. Ale by się przydał jakiś granat. O, no jak nie trafiłem niby. O Boże. O cholera. Po brzuszku mnie pomisiała, dobrze. Cofajmy się trochę. Okej, jesteśmy bezpieczni. Tutaj nas helikopter osłania, jak widzicie. Całkiem sprawnie mu to idzie. Spoko. Tutaj mam amunicję do Magnuma? Serio? Do karabinu. A, do karabinu. To znaczy, że gdzieś tu musieliśmy pominąć coś z tą snajperkę. Niedobrze. Pięknie to zrobiłem, po prostu przepięknie. Bo jak już nam wypada amunicja do karabinu, to znaczy, że gdzieś karabin musi być, prawda? Także nie wypada amunicja do broni, której nie posiadamy. To trzeba się rozglądnąć. Tutaj gdzieś właśnie jest ta pierwsza snajperka, przewie bardzo się przydała. Tylko boję się, że zaraz wejdę gdzieś, gdzie się skończy po prostu rozdział i czytam ten odcinek i ja... O, tu jest, dobra, to nie musieliśmy długo szukać. Świetnie. Karabin idzie dla ciebie. Dziękuję. W takim razie ty bierzesz to. Karabin snajperski oczywiście ma bardzo dużą siłę przebicia, bo to karabin snajperski, to nie ma co się pierdolić. To ma zabić na strzała w łeb i najczęściej tak robi. Tam chyba z koniec rozdziału, ile się nie mylę. Czy na pewno?
A jak stoi w ogóle z czasem odcinka? Czy, bo wydaje mi się, że to była trochę ponad 30 minut. A dobra, teraz jest 30 minut. No dobra, kończmy ten... Nie kończę odcinka, chcę zakończyć ten rozdział, żeby wiecie, mówię... Tak to robić dość sprawnie, tę serię Let's Play. Kurde. O, to zrobiłem. One shot, one kill. Teraz się tak dokończę. Ach, nie zdążyłem. Okej. Okay. Jak mogłeś tego nie używać? To ja bym z tym połączył. Daj, chcę to dać tobie, Szewa. Dzięki. O, fajnie, patrzcie, jakie mam amunicję dzięki niej już. Tutaj tak to zrobię. Świetnie. Coś tu mamy do luknięcia. Padlina zżerana przez robaki. Niezłe zapachy. No na pewno. Makowicz poleca. Ewa Wachowicz też tutaj mamy. Piła łańcuchowa. Co oni tu wyprawiali? O Boże, potem będą zombie z piłą łańcuchową. To są skurwysyny, posłuchajcie, nie z tej ziemi. Jak oni pierdolną tą piłą. Tego hamała. Biorę. Z buta wjeżdżam. Chyba krążę trochę, ale to nie było wyjścia. Teraz tędy. Okej, nothing here. Mayday! No i straciliśmy... Straciliśmy wsparcie helikoptera. 2 na 10. O właśnie, dobrze, że daliśmy jej snajperkę, widzicie? Bo ona teraz tam z góry będzie nas osłaniała. To tam widziałem, leżały na amunicję, amunicja do snajperki leżała. Patrzcie na to. Spadaj, Ramusie. Żyjesz, nie żyjesz? Okej, jeszcze amunicja do strzelby, bardzo miło. Przeładowuj Chris. Okej, czy to... tam jest beczka, to zaraz się nią zaopiekuję na pewno. Szewa daje tam nos, osłania snajperką. Znaczy teraz ma przyniosła się na karabinek, ale dobra. O, z powrotem snajperka. Bardzo przyjemne. Ja mam w sumie niby granat, a to zaraz. Na razie się fajnie strzelbą bawię. Weźmiemy, zaraz strzelbę oddamy. Widzicie, ona tam z góry skorpionem napiżdża bardzo przyjemnie. No dobra, to się fajnie udało wszystko. To strzelby, tylko jeśli kończę amunicję już do tego. Ale ja zaraz trochę co nieco dam. Okej, okay, wbijamy kija. Szewa kiedyś może do nas przyjdzie. BOOM! O, niepotrzebnie dodawałem od siebie małe co nieco. Szkoda, że nie mam niebieskiego kwiatka. Znaczy roślinki, zielonej chciałem powiedzieć, co więcej. Trzeba. Ki, no, to dla ciebie. To też dla ciebie. A no wiem. Bierzemy to i tobie dajemy to. Spoko, spoko, tutaj mamy beczkę. Bierz to. No i bardzo przyjemnie. Z powrotem masz amunicję, ja też mam sporo. Wszyscy są zadowoleni. No to się nie przyda, szczerze powiedziawszy. Nie mamy zielonych roślinek. Co jest tej? Sierpę mu strzelę, bo wstyd. A może być też prosty. Po główce. Headache. Idziemy dalej.
Może to będzie jakiś dłuższy odcinek, jakbym na 1000 lat renderował i wysyłał, no ale dobra. O Boż. Prosty, bum, w brzuszek, przyjemnie, teraz ci zepczemy główkę. A nie, już nie będzie trzeba zeptać nawet, spoko. Nogę, podbródkowy, coś pięknego. Tutaj w nogę, podbródkowy. Zdepczemy. Nogę. No nie coś podnosimy. Tak, coś. I depczemy. Skurwysyna. I pięknie. Teraz łączymy. W ten sposób się łączy. Tobie to damy. Ty pewnie tego od razu użyjesz. O, proszę bardzo, niech tak będzie więc. Całe zdrowie, spoko, stan amunicy, dobrze idzie. Coś, żeby no, nie ma czasu na eksplor w sumie, bo długo ten odcinek trwa, ale dobra. Granat mamy po dwóch stronach, dobra, zapamiętać. Prawo, lewo to granaty. Szczerze, lotto mi to czy zapalające, czy wybuchowe, bo działają bardzo tak samo, podobnie. Mianowicie rozjebują ich w jedną sekundę. Chyba zapalający jest nawet trochę silniejszy i zapalający lepiej działa na niektóre potwory. Okej, okay, nie skombinujesz tego, mamusie? No Boż, nie skombinujesz. Trzeba tak to zrobić. O, ty masz tyle granatów! Patrzcie, ludziska, to ja mam trzy ręczne granaty wybuchowe. Myślę, że mogę z tych zombie zrobić kuźwa coś pięknego. Właściwie to dla nich pewnie niezbyt podkontrolne, ja pierdzielę. Na 2 na 10. Co ja mam zrobić teraz trzeba, który wytłumacz mi tylko. O ja jebie, przegraliśmy. Bo ona teraz... No właśnie. Dobra ludziska, to ja wam podziękuję za wasz czas. I w następnym odcinku kontynuujemy od tego miejsca. No, to do usłyszenia. Eldo Presidento. Peace out.